Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. No i w tym odcinku dalej będę bawił się w kotka i myszkę z Wenecją, która powinna wyjść ze swojej stolicy, żebym ja mógł ją zająć. I niech dopełni się ich przeznaczenie. Bo kurczę ci przeklęci Wenecjanie zebrali mi tutaj moje... Ty, mamy lucy, 25 tysięcy statków. No 11 tysięcy. Właśnie dlatego zająłem te prowincje przy Kairze, żeby widzieć ile oni mają armii. Zawarto pokój. No, bardzo super pokój. I pewnie zwasalizowali ich, tak? Nie, jednak nie. Chociaż ja mógłbym ich zwasalizować, gdybym miał pokoju. Gdybym nie miał sojuszu z Czechami. Jerkend. O, Uzbecy już się cofają. Uzbecy to już jest nikt. Rosja tutaj króluje. Póki co. Mateczka Rosja, jak to mawiają. Wenecja wyszła? A zostawiła 1000 żołnierzy. No, nie zauważyłem, kurde. Ty no, wracają się, czemu się wracają do Wenecji? Ty no, gdyby Czesi podstawili statki. Dobra, inaczej. Jak tam moje statki tutaj? 3, ale są, jest blokada. Czesi jeszcze prowadzą wojnę z Würzburgiem, więc... Okej, okay, spoko. No gdyby nie ta przeklęta Francja. Ona ma wojnę z Hiszpanią, to dlatego. Francja się wzmacnia. Dobra, inaczej, co mogę zrobić? Dobra, może bez przesady, tylko Raguzę weźmiemy. Jeszcze tutaj było coś jeszcze, co chciałem wziąć chyba. Nie. Dalmacja, czemu się nie zgodzicie? No co za dziady? Na White Peace'a by się zgodzili, patrzcie, na White Peace'a by się zgodzili, o. No, na White Peace'a. Nie ma tak łatwo. Musi być przynajmniej Raguza. No kurczę, no jeszcze nie mogę się przenieść na te wyspy. To by wszystko załatwiło. Ale tu powinienem móc, ty. Powinienem móc przecież. No i co ja mam robić teraz? No, nie zrobię White Peace'a, no to... No, bez przesady. Nie po to ginęli ludzie, żebym tutaj kurczę, robił White Peace'a. Jeszcze 15 tysięcy zrobić żołnierzy, no. No chcę tam przejść. Zawsze jak zdobywało się przecież Treviso, to można było wejść do Wenecji. No przecież o co, come on. Dobra, wyjdę sobie stąd do Iskiri. Nice, o to właśnie mi chodziło. O to mi właśnie chodziło. Żebyście coś takiego zrobili. No raczej mi pomogą. No Czesi, nie, wejdźcie do... Proszę, wejdźcie do Wenecji. Wejdźcie do Wenecji, żeby oni nie mieli gdzie się wycofać. No nie. Tylko oni się wycofali do Wenecji, no co za ciemniaki. Nie, muszę się wycofać tak, żeby oni nie mogli już sobie zrobić armii. Mm.
Patologia, okej. Nawet tą jedną raguzę. Nawet tą tylko raguzę. Tylko. No jeszcze gdyby ta Francja tu nie przyszła, to jeszcze bym, kurczę, to zrobił, ale... No te dwie prowincje, no to raczej dawały dwóch gwiazdków generał. Przeprawa przez rzekę. Okej, no to mam problem. Dobra. No bo tutaj no nikt mnie nie śmie nawet atakować, więc... No. Kurczę, no taki pech, że tutaj musieli podstawić te pieprzone statki. Jeszcze ma 18 tysięcy żołnierza, spróbuj tylko zrobić więcej. Okej, dobra. Dobra, kolejne korowanie, kolejne tutaj prowincjonalne nawracanie. No, sunnizm się rozwinął, powiem szczerze, wszędzie tutaj. Za moją sprawą. O, 20 tysięcy! Kurczę, oni tutaj będą chcieli coś zrobić ciekawego. Dobra. Tu jest 7 tysięcy, tu jest 7 tysięcy. Oni będą mieli za przeprawę. Oni też będą mieli za przeprawę. I tu jest jeszcze poza tym rzeka, więc będą miały podwójne minusy. Oni będą mieli. Tysięcy, które powinno pójść do moich jednostek. O, a oni sobie odbijają. I bardzo dobrze, niech odbijają, dziady. Nawet nie mają szans. A, Czechy już idą. Czechy idą, kurczę, no niestety. Ty, ale jak Czechy będą się z nimi wojować, to ja mogę przejść do Wenecji. O to właśnie chodzi, baby. O to właśnie chodzi. Aha, tylko... Aha, oni czekają, patrzcie. I sobie poszli, patrzcie, co za dziady. A teraz już widzą, że idę. Ty, ale kiedy Szwajcaria odbije te ziemię, ja będę mógł je zająć. No właśnie. No właśnie, i co wtedy? Czechy, kurde, wracajcie tutaj, dziady małe. Ty, pepiki się nie wrócą. O, ale Szwajcaria mi pomoże. Pięknie się składa. Pięknie. Kurczę, no ta wojna jest monotonna i nudna niestety. Ale chcę zdobyć Raguzę za wszelką cenę. Nawet jeżeli miałbym pół godziny tylko siedzieć i czekać na Wenecję. Serio. Seriously wam mówię. Tak. Ja się wycofam, poczekam. Aż Wenecja sobie wyjdzie. Jak tam nasi ziomkowie? Aha, Krym dołączył się do armii, która po prostu stacjonuje, żeby blokować, więc wyczuwam w tym lekką ciemnotę, ale okej. Czy Wenecja się rusza? Wenecja się nie rusza. Tutaj, jeżeli by zabić Treviso, oni później poszli na Weronę. Jeżeli oddać im Treviso? O, pięknie, skończyli wojnę, dobra, idę. Pięknie, pięknie. Co tam wzięła Francja? Słabo. Słabiaki. Dobra, idziemy na nich. Na tych dziadów. Teraz będę miał więcej warscora, jak zajmę już Ferrari tak samo. No to można powiedzieć, że wtedy będzie GG. O, jak pięknie zajmują moje prowincje. Ty, Szwajcaria ma wojnę, tak? Kurna, no Wenecja. No nie, jeżeli oni będą mi zajmować prowincje, to się pogniewam się. Serio. Złodzieje prowincji.
Dobra, morale spadły, więc... No, kończcie tą bitwę. No, ale oni zajmują Ferrari, bardziej dochodową prowincję, bo ma Ford. Bardziej do Warscora. Niestety. Ale za niedługo będę mógł zająć. Ale oni mi zajmą teraz. Co za dziady. Nie no, bo ja im będę pomagał, no to bez przesady. O. No, nareszcie Raguza mogę wziąć, jest. Chociaż nie wiem, czy jeszcze nie poczekać. Jak w sumie? Jak mi rośnie Warscore? Czemu? Czemu mam nie czekać? Jeszcze stoczę jakąś jedną bitwę albo coś i może nawet wezmę dwie prowincje. Kto wie? Kto wie, jak się życie potoczy? Jak to mawiają. Chociaż wypadałoby też zaatakować kogoś innego, a nie tylko tutaj Wenecję. Na innych frontach też wypadałoby coś podziałać. Bo te dziady mnie blokują i handel mi blokują, te dziady małe. No bo Raguza to jest... Tak, to by było coś. Ktoś tam wszedł? Do Wenecji? Tak! Jest! Buntownicy, to będę mógł to zrobić. Patrzcie, uciekają. Nice! Nareszcie po tylu latach wjeżdżać na tych buntowników. A, nie mogę, serio? Dlaczego nie mogę wjechać na buntowników? Zawsze przecież można było tędy przechodzić. Znaczy rozumiem, że tu jest cieśnina, ale zawsze można było tędy przechodzić, ja nie rozumiem. Gdzie Wenecja uciekła, że tak grzecznie powiem? Wenecja pewnie na Cypr uciekła. Okej, okej. No to co? No to niestety, kurczę, myślałem, że da się będzie dało się przejść. A to jednak znowu kicha. Ale za to, jak tam mój Warscore. A teraz się nie zgodzą, ty, co za dziady? Ty, co za dziady? Wcześniej by się zgodzili, a teraz się nie zgodzą? Dobra, to teraz jednak dobra, tylko Raguzę. Tylko Raguzę. O, dobra, ostatnia bitwa i myślę, że da radę. No i kurczę, no to teraz na pewno mnie zrośnie, no. No ale kiedy zajmą Wenecję, no, kiedy zajmą stolicę Wenecji, czyli Wenecję w sumie, ci buntownicy, ci chłopi, chociaż ci chłopi będą chcieli mnie potem atakować. Ale no, okej. Joannici. Właśnie, dobra, poczekaj. Zmiana ustroju. Policzmy państwo, Genua jest monarchia administracyjna. No ja chcę tylko jedną, kurde, prowincję. Joannici czyni postępy. Jakie postępy? Nawet z prowincji nie wyszli. Jakie postępy, kurde. Gdybym miał statki, to mi ich już dawno zniszczył. No nie zdzierżę. No gdyby ta Szwajcaria jeszcze tu się do tej Ferrari nie dobrała, to już by na pewno był pokój. Mogłem jednak, kurczę, podpisywać ten pokój. Wiedziałem, że będę żałował. Wiedziałem od początku. Serio, jeszcze Bizancjum ma tutaj? Jakbym wasala Bizancjum utworzył, to jeszcze Imperium Rzymskie by, kurczę, jeszcze jednak przetrwało. Dobra, bitewka.
No dobra, dziady, super. Aj, no jeszcze trochę. No nie, nie wierzę, to ja. Głupia Wenecja. Głupia Wenecja. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby ich przekupić. No patrzcie, ile Wenecja ma. Ty, ile Wenecja ma różnych dóbr, które można byłoby zagarnąć. Jeszcze wprowadzę embargo dla Wenecji. Dobrze wam tak. Kosztowne embargo handlowe? Aż tak kosztowne? Dla wojny zrobię wszystko tak jak Putin. Tak zrobię wszystko. A jeszcze mi wdziomek nie wrócił. A nie mogę wysłać do 11 marca. No, dobra, jest. Udało się, dobra. Pokój. Macie. Aha, autozapis. Musi być oczywiście skromny lag. No, ta muzyczka pokojowa. I Raguza w całej okazałości należy do mnie. Nice, nice. Dobra, teraz przynajmniej... No niestety przez tą tutaj wojnę stacjonarną, że tak powiem, straciłem dość dużo żołnierzy. Dobra, zdejmę to embargo już. Utrata przychodów i mieć niskiej jakości. Ok, nareszcie, dobra. Czy następnym razem to Wenecja musiałaby zerwać sojusz tylko z Jonanni. No i sojusz tylko z Jonannitami, bardzo dobrze. Sojusz tylko z Jonannitami, no ale straciłem tyle transportowców. No muszę też budować, nie, teraz zajmę się budowaniem floty, tak, to musi być to. To musi być to, co chcę zrobić. Dobra. Niech się budują transportowce. I galery będą się budować. To było tutaj, okej. Musiałbym zwiększyć też stabilność, oczywiście. Muszę zainwestować trochę w poprawę stabilności w moim państwie. Oczywiście skromny lag, bo musi znowu się zapisać autozapis. Okej, dobra. I następna wojna musi być z Polską. Tylko Czechy, macie jeszcze pokój z Polską? Nie, już nie macie pokój z Polską. Szwecja, Riga, Pomorze. Szwecja to jest namiastka z dawnego państwa. Riga, no to wiadomo co to jest. Pomorze. 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 Dania, Mazowsze, Polska. Okej. Ale oni mają na wrogów Polskę, więc no tak, rywale. Więc dobre. Można tutaj zrobić jakiś już
Street Spy Network. Jakieś skromne takie, oczywiście, jak zwykle. I następny mój cel to oczywiście będzie kolejne osłabienie Polski i zdobycie Krakowa. Dokładnie, Kraków. Królewskie miasto, Kraków, stolica. To będzie trudno zabrać, bo będzie trzeba pewnie zająć pół Litwy i całą Polskę, ale... No czego się nie zrobi z Czechami, no... Właśnie. Ale nie zapomnij też o Mamelukach, którzy, kurczę, mogą rosnąć w siłę przez ten czas. Krymos ma nawet 1570. No, 5 lat jeszcze pokój. Daral z Fes i Adalem. Myślałem, że ten Adal będzie potężniejszy, a to jednak takie... No takie nic nieznaczące, kurczę. Tylko, ale ty, jakbym wypowiedział wojnę Mamelukom, podczas kiedy Adal ma wojnę z kimś... To by było ciekawe. I teraz będę w najbliższej wojnie będę chciał Iskanderię. O, dwa eventy naraz. Ten, kurczę, ludzie sprawiają nowe religie. Kurczę, to jest chyba najbardziej wkurzający event moim zdaniem. Do 1575. 10 lat. Patologia. Nie, dobra, odwrócimy kurs. Bośnian kultury spending. O, nie wierzę. Zrobili sobie język bośniacki. Teraz jest bośnian. Ale jest akceptowalny, więc... Ale bośnian nieakceptowalny, okej. Kurdyjska. Horsan... Serio, Rosja? Horsan, Rosja. Przecież czy oni myślą w ogóle? No dobra, no... No muszę. No niestety, kurde. Ale od razu White Peace'a robię. Czy oni specjalnie mnie wezwali do tej wojny pewnie? No znaczy ja za bardzo się ruszać nie będę chyba z prowincji moich. Krym. Litwa. Czyli jeżeli oni przejdą do mnie, Ruscy. Co? Bo nie przeczytałem tak już odruchowo. Pięknie! Polska upada! Polska upada! Okej, dobra, ale która godzina? Nie no, jeszcze mogę 10 minut, spoko. Myślałem, że ta wojna z Wenecją trwała dłużej. Dobra, no podeślę im 16 tysięcy żołnierzy, żeby nie było im przykro, że ich zostawiłem na pastwę losu. A reszta będzie musiała... Serio, no i akurat umarł ich król. No, to mają stabilność w dół. Automatycznie. No ale kurczę, no co, pomagali mi jednak w wojnie z Mamelukami. No ale dobra, no ale to nie jest wojna z Rosją, Horsanem. I w ogóle, no... Bez porównania. Wojna z Mamelukami, a wojna z Horsanem, któremu gwarantuje niepodległość Rosja i w ogóle. Też kurczę, Rosję można byłoby pokonać w sumie, gdybym się skupił i gdybym tutaj... 62 tysiące, to nie jest tak dużo. To nie jest tak dużo, a można byłoby Mińsk wziąć. To by mogło być coś, kurczę. To by jest coś. Chociaż nie będę atakował Rosji, póki Rosja mnie nie zaatakuje. Postanowione. Ale dobrze, że Krzyżacy wypowiedzieli wojnę Polsce, bo pewnie będą chcieli zabrać to Pomorze. No i może trochę Litwy. No Austria raczej nic z tego nie będzie miała. Rada Regencji na Akakonioliu i w Mołdawii. Mołdawia. Kto tam rządzi? Kto tam rządzi, że ta Rada Regencyjna? Wasilio Musat. 030. No, super. Ale w sumie ta wojna jest do wygrania. Jak ten na to popatrzę. Na White Peace'a jest tutaj dobrze. Na White Peace'a. No bo oczywiście co, no White Peace, tylko White Peace. Tak właściwie, czekajcie, co ja? Gdzie ja mam w ogóle dyplomatów? Czechy, Akakonioliu, Polska. A, byli Spy Network, zapomniałem. Okej. No ale już zajęli Sierac, Nowy Sącz zajmują. Kurczę no. Tylko żeby do Krakowa nie doszli. Znaczy do Kraków zajmą oczywiście, ale żeby go nie zaanektowali. Mogą sobie wziąć północny Kraków, a ja sobie północną Polskę, a ja wezmę południową.
spoko, dla mnie spoko. Serio, kupośniam kulturę spending, co za jeni pazar. O, merkantalizm. Bośnia, no kurde, Bośnia za niedługo tutaj będzie powstawać po prostu. Z martwych. Rosja, o oh, fuck. Rosja. Mateczka Rosja. Nie no, Horsan już chyba nie da rady. No, 57 tysięcy, ja się wycofuję chyba. Szczerze wam powiem, że się wycofuję. Tak im pomogę, zajmę stolicę. O, Rosja chyba się na mnie zwróciła, tak? Rosja chyba na mnie idzie. Ale to nieważne. Właśnie jak tam północne granice? Krym. Dobra, no to White Peace musi być. A no, oczywiście nie dysponuję dyplomatą, bo byli Spy Network. Obym Krymu nie musiał oddawać ani trochę. Krym należy do Osmanów etnicznie. Oczywiście. Fabryki roszczenia. Do czego? Tarnów, Sandomierz, Nowy Sącz. A Tarnów, a nie, w sumie Sandomierz, tak ładnie otoczę Warszawę. Oczywiście koniec Lidu Spy Network. O, już zajęli Kraków. No, no to Polska przegrała. Polska upada. No Litwa jedynie, znaczy Litwa, czym Polska mniejsza, tym Litwa bardziej może się odrywać, więc... Dobra, jak tam moje armie? Moje armie coś tam robią. Moje armie coś tam robią, więc jest dobrze. No Rosja tutaj niszczy armię AK Konjoliu. Kurczę, no ale nie mogę pozwolić na to, żeby Krym zdobyli. Bo Krym się nie umie obronić, czy Krym tutaj wysłał armię? Bo jeżeli wysłał armię, to pójdę na obronę Krymu. Dobra, nie no, muszę pójść na obronę Krymu, no bo... Bo co? A, Krym przyszedł do mnie, patrzcie, Krym przyszedł do mnie. Dobra, teraz się skapnę, liczę coś im tu. Dobra, też idę na... oblegane prowincje. To nie wiem, czy nie AK Konjoliu nie idzie do mnie na stolicę. Nie chcę iść. Dalej, ja obligam ich stolica, oni sobie... oblegajcie se. Taka prawda. Dobra, ile tutaj jest w ogóle, jeśli mogę się dowiedzieć, armat? Tylko 3000 armat. Nie, bo to jest ta mniejsza armia, gdzie jest 3000 kawalerii i 3000 armat, no tak. To jest ta mniejsza armia. Tutaj się biją Ruscy ze mną. Ale one nie mogą... Co, przychodzą do mnie na Krym, przepraszam, i żądają jakichś ziem? To są jacyś... jacyś niemożliwi goście. No, Krzyżacy 21 tysięcy, aż dawno takiej armii krzyżackiej nie widziałem. Dobra, no to można powiedzieć, że skoro zajęliśmy stolicę, no to... zajmujcie wszystkie prowincje, byle jakie, kurde. O, raz ja dobrze uciekłem. Rosja. No to dobra, straciłem 16 tysięcy żołnierzy. No czemu mi nie pomagają? A dobra, bo oni mają gorsze problemy. Dobra. Co ja mogę im oddać? Inaczej, co mogę im oddać? Co będą chcieli? Aha, nie ma nic, co mogę im dać. Nic ich nie zadowala. Nic ich nie zadowala. Nadal nic ich nie zadowala. A, no chcieliby zerwać sojusz z AK Konjoliu. A, tacy dla spryciarzy. Rep, war repsy mogę wam dać. Okej. Dobra, no White Peace bardziej. Widzicie, bardziej się zgadzacie na White Peace niż na war repsy. No dobra, armia się wycofa. No kurczę, że ja się, no chciałem utrzymać sojusz, no to wiadomo. Ale... Mm,
No jeszcze kiedy Rosja wciągnęła ten Kazań, no to po prostu już dobiła. No serio? Aha, Krym, śmieszny Krym. Poszedł na Moskwę. Nice. Mam czas tu pozamiatać trochę. Bo kurczę, żeby też się nie okazało, że tu nagle jakiś Nicea w ogóle uzyskała niepodległość? Spoko. No kiedy zdobędziemy Moskwę, to raczej zmienią się tutaj... No, zmieni się wszystko tak właściwie. O, a to jest spoko armia. 14 tysięcy piechoty, 7 tysięcy kawalerii, 8 tysięcy dział. Spoko. Nie no, to już musi być koniec, chociaż... Nie no, jeszcze odbiję te prowincje. Będziecie żyli w niepewności. A ja nie chcę, żebyście żyli w niepewności. Bo mi będzie szkoda was trochę. Dobra, nowy władca, koniec rady regencyjnej. No, tak, udało im się, przełamali front. Więc w sumie, może zacznę zajmować Rosję? Kto wie? Kto to wie? O, 27 tysięcy. Słabo, Krym. Nie no, nie zdążę, nawet mi na pomoc nie zdążę, więc nie będę nawet udawał, że tam idę. Czekam na wynik tej wojny z krzyżakami. No dajcie mi tego White Piece'a, no proszę. Nie no, już za niedługo mogę White Piece'ować, więc dziękuję wam za no, myślę, że zrobię to pomiędzy odcinkami tego White Piece'a, no bo co, będziecie oglądać jak White Piece'uje, no to co. Właśnie, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, no i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, no i do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć.